Dzisiaj obchodzimy 80-lecie obecności Dominikanów na tym miejscu, a ja proponuję, żebyśmy się trochę cofnęli, ponieważ zanim to 80 lat temu nastąpiło, to była jakaś historia wcześniej, właśnie związana z ojcem Jackiem Woronieckim. I na początku tylko musimy się osadzić, naszą wyobraźnię przesunąć wstecz. Pamiętamy, że 100 lat temu nie było Polski na mapie świata, była podzielona między zaborców i zaborcy starali się, żeby światła część ludności nie mogła działać. Dlatego też zostały skasowane wszystkie klasztory zakonów w zaborze pruskim i w zaborze rosyjskim. Więc w tym miejscu, gdzie jesteśmy, nie było Dominikanów i nie było ich w tych klasztorach, które my dzisiaj znamy jako takie najbardziej wiodące, znane. Ostały się tylko w zaborze austriackim. I właśnie wtedy na świat przychodzi w roku 1878 Adam Woroniecki. Nie będę opowiadać jego życiorysu, bo oczywiście nie mamy na to możliwości tutaj i czasu. Adam to jest ten szósty od lewej, tak na czarno ubrany. I tutaj już jest pewnie w czasach swojego gimnazjum, czyli pod koniec XIX wieku. W 1899 wyjechał do Fryburga Szwajcarskiego na studia i właśnie tam poznał Dominikanów. Miał takie szczęście, ponieważ tam uniwersytet prowadzili, był oddany pod opiekę Dominikanów i to była jakaś bardzo prężna grupa. On się zachwycił tym charyzmatem, poznał świętego Dominika przez tych świadków jego działalności. Może też odkrył w sobie, że jego pasją życiową jest prawda. To tak jakoś synchronizowało mu się na studiach, ale ponieważ jego ojciec był przeciwny wstąpieniu do zakonu, on był księciem, miałby pewnie jakąś rolę do wypełnienia w społeczeństwie, również w budowaniu polskiego społeczeństwa na ziemiach pod zaborami. I on nie zrobił ojcu takiej trudności, takiego ciosu, nie wstąpił do zakonu, tylko wstąpił do seminarium duchownego lubelskiego i otrzymał w 1906, przyjął święcenia kapłańskie jako kapłan diecezji lubelskiej. I to swoje przedstawienie roli ojca Jacka Woronieckiego w powstaniu tego miejsca chciałabym w takich etapach przedstawić. Pierwsze to będzie preludium, czyli to, co robił na rzecz powrotu Dominikanów do Warszawy jeszcze przed wstąpieniem do zakonu. Później to, co zrobił na początku, gdy był pierwsze lata w zakonie i to były czasy I wojny światowej. Później czas, kiedy był w Lublinie profesorem i rektorem na Kulu i okazuje się, że również zajęty tam ogromnie wszelkim rodzajem działalności związanych z prowadzeniem wykładów uczelni, pracą naukową, duszpasterstwem, że pomimo tego starał się o powrót do Warszawy. Później będzie taki krótki okres, gdy był w Rzymie, ale on jest może najbardziej decydujący, ponieważ wtedy był socjuszem generała, przyjeżdżał na wizytację do Polski. I wreszcie wykonanie tych wszystkich projektów i decyzji to są lata 30. I później jeszcze powiem taki epilog po wojnie, takich parę śladów mamy. Więc właściwie 40 lat jego życia jakoś zaprzątnięty był taką ideą, takim pragnieniem ogromnym, takim motorem powrotu Dominikanów do Warszawy. Powrotu, ponieważ oni tu byli. I jeszcze jedną rzecz na wstępie sobie uświadamiamy, że klasztor świętego Jacka, który dzisiaj jest na Freta i kościół, był w posiadaniu Dominikanów do powstania styczniowego. Niedługi był ten czas, kiedy ich tam nie było. I stąd mówimy powrót, a nie przyjście. Więc teraz do preludium. W 1906 roku ksiądz Adam Woroniecki otrzymał święcenia jako kapłan diecezji lubelskiej i pracował w Lublinie u boku biskupa, był jego sekretarzem, wykładowcą w seminarium. Za rok znajdujemy właśnie taki ślad. Pisze list do prowincjała prowincji świętego Jacka, która była w Galicji, do ojca Floriana Bielata. Jest data, jak się da przeczytać. 25 kwiecień 1907 rok. Widocznie ze swoim biskupem rozmawiał na temat powrotu Dominikanów do Lublina, który był w zaborze rosyjskim i prosi ojca prowincjała, aby przysłać ojców do Lublina. I tu jest taki fragment.
Dawno zabierałem się już napisać do przewielebnego ojca, teraz tu na dole, wobec tego, że rząd łatwo daje paszporta księżom obcym, wprawdzie tylko na 2 miesiące, dobrze byłoby, żeby stale ktoś z ojców był w Lublinie. Po 2 miesiącach można paszport odnowić lub innego ojca przysłać. I później niżej, wśród mieszkańców Lublina zebrano do 6 000 podpisów z prośbą o przywrócenie Dominikanów. Dobrze by było, żeby któryś ojciec pojechał do Petersburga i tam załatwił takie pozwolenie, ponieważ rząd carski jest w chwilowo taki przed decyzją dumy na temat powrotu zakonów na tereny zaboru rosyjskiego. 1907 rok. Nie ma mowy jeszcze o Warszawie, ale jest mowa, żeby wrócili tam, gdzie byli. W tym samym roku na jesieni ojciec, ksiądz Adam Woroniecki został posłany przez swego biskupa, aby zrobił studia doktoranckie i został posłany do tego samego Fryburga, gdzie kiedyś poznał Dominikanów. Jakoś szybko musiała ta jego idea drążąca go być poznana w środowisku, ponieważ w grudniu 1907 jeden z profesorów, ojciec Jordan Langenwendels, pisze do generała ojca Jacka Cormier, że tutaj właśnie we Fryburgu jest 2 takich kandydatów, którzy pochodzą z Polski rosyjskiej, ksiądz De Woroniecki i ksiądz Wojtkiewicz. I oni mają taką ideę, ich kapłańskie życie jest przykładne. To jest po francusku, ja już z tłumaczenia czytam. Pragną oni wstąpić do Dominikanów nie tylko z powodu sympatii i z przekonania, ale mają specjalny cel, by współpracować nad odnową zakonu w Rosji, ponieważ przeszkody, jakie stawiał rząd rosyjski, ustąpiły. No i później ten ojciec Jordan zastanawia się, czy to będzie w ogóle możliwe, czy to jest realne. Nie mieli żadnej formacji, ale ich stałość charakteru, w przeciwieństwie do tego, co on sam sądzi o Polakach, no daje nadzieję, że jest to jakoś tam możliwe. 1907 rok, grudzień. I ten właśnie ojciec Jordan zapowiada, że ten ksiądz Adam pojedzie na Boże Narodzenie do Rzymu i będzie się chciał widzieć z ojcem generałem. Ojciec generał z nim porozmawia, to się przekona, czy to w ogóle ma jakiś sens, to co on proponuje, żeby wrócić na ziemię zaboru rosyjskiego do Polski rosyjskiej. Więc to jest takie preludium. Ojciec, ksiądz Adam wstąpił do zakonu po 2 latach, po śmierci swego ojca. I zachorował wtedy, mocno chorował, miał takie wahania, czy rzeczywiście to jest jego powołanie. Ostatecznie złożył śluby wieczyste i pomimo braku zdrowia w 1914 roku ojciec Jacek Cormier, on mu dał imię Jacek, wysyła go do Krakowa, do polskiego klasztoru, żeby sprawdził, jak się da odnowić te prowincje i przeszczepić, może właśnie powrócić do tych miast, z których Dominikanie byli wyrzuceni wcześniej. Te lata od 1914 roku, kiedy ojciec Jacek, młody zakonnik, przybył do Polski, są dla niego bardzo trudne, ponieważ w Krakowie istniał klasztor, ale łapa zaborców zawsze jakoś była, ograniczała przyjęcia do nowicjatu, ograniczała możliwości działania. Więc ten klasztor istniał, trwał, natomiast bracia wiedzieli, że przyjeżdża taki zakonnik, który jest na prawach synów generała, nie będzie podlegał tutaj w Polsce żadnym przełożonym i będzie miał za zadanie ich reformować. No więc to takie trudna sytuacja. Ojciec odczuł taką obcość, jednak cały czas ma perspektywę, co Dominikanie powinni robić, jak mogą prężnie działać i stara się tam, gdzie może. Mamy taki list z 1917 roku, list do generała ojca Ludwika Teislinga, w którym wspomniana jest fundacja w Warszawie. W środku tego listu, tam list jest osobisty, ale właśnie w środku tego listu jest takie zdanie. Arcybiskup Warszawy poprosił mnie o rekolekcję dla młodzieży warszawskiej. Jeśli siły pozwolą, udam się tam około 15 marca. Często przychodzi mi na myśl, że dobrze byłoby być może przenieść mnie na stałe do Warszawy, najpierw w jakieś miejsce prywatne, z myślą o późniejszej fundacji, o której była mowa wcześniej. Jestem przekonany, że znajdziemy wiele pomysłów. Jeszcze nie ma Polski.
1917 rok, ojciec wcześniej już rozmawiał o fundacji w Warszawie. Później jest 1918 rok, Polska odzyskuje niepodległość. No jest to taki czas wielkiej nadziei, nadziei na odnowienie zakonu, nadziei na w ogóle właśnie państwowość naszą, na to, że będziemy wolni, że będziemy sami za siebie, o sobie decydować. I już na początku tej niepodległości ta myśl o fundacji w Warszawie powraca i to z różnych stron. Ojciec Jacek Woroniecki, my mamy do jego dokumentów dostęp, więc jakoś nas wiedzie w tej idei. Natomiast znajdujemy też dużo śladów w centrali zakonu z Rzymu, że właśnie Rzymowi zależało na tym, żeby Polska była pełna Dominikanów, żeby oni mogli działać. Z kwietnia 1919 roku jest list ojca generała Teislinga do biskupów kilku miast Polski, między innymi do arcybiskupa Warszawy. No i w tym liście generał zapytuje biskupa, czy zechciałby pomóc znaleźć miejsce na klasztor, który byłby początkiem dla rozwoju prowincji na terenach Polski, już w niepodległym bycie państwowym. No i tam właśnie pisze, że ma nadzieję, że ekscelencja znajdzie w synach świętego Dominika gorliwych współpracowników, gotowych do wszelkiego rodzaju działalności, jaką tylko im zechce powierzyć. Z tego samego roku, z grudnia, czyli 1919, ojciec, który wykładał na Kulu dogmatykę, ojciec Czesław Lacramp, pisze znowu do generała, że rząd polski oddaje budynki zajęte przez zaborców kościołowi i że może Dominikanie też się powinni o swoje postarać. I on tam pisze o Lublinie, bo był w Lublinie, ale właśnie komuś zależało, żeby wracać do tych własnych miejsc, które posiadaliśmy. I z grudnia 1919 roku mamy list ojca Jacka do generała, w którym właśnie tutaj datę chciałam pokazać, tak, grudzień 19 rok. Czwarta linijka od dołu. Od decydemą. Tak, o tu właśnie, gdzie ojciec pokazuje. Jest takie zdanie, które tak, które bardzo tak nas poruszyło, bo ojciec Jacek tam pisze, że w Lublinie nastały trudności i nie będzie Lublin mógł być punktem wyjścia rozwoju prowincji. Zdecydowanie trzeba zacząć od Warszawy. 1919 rok, grudzień. Takie jest przekonanie. No ale my wiemy, co się działo w 1920. Więc wszystkie tam prace naukowe, kul, w ogóle wszystko musiało być ewakuowane, bo była wojna bolszewicka. Później trzeba było się pozbierać po tej wojnie szczęśliwie zakończonej. I od razu po wojnie znowu mamy ślady, że Dominikanie cały czas drążą ten sam temat. Jest list ojca Piotra Żaczka, który był wikariuszem prowincji polskiej. Taki miał funkcję wyznaczoną przez generała. Tu mamy jeszcze ojca Jacka. I właśnie ten ojciec Piotr Żaczek, on po niemiecku pisał, pisze do ojca generała, że był w Warszawie, bo chciałby kupić plac pod Warszawą pod budowę kolegium. Czyli mamy nowy jakiś punkt, nowy taki nową, nowe sprecyzowanie tej idei. To miało być kolegium. I cały czas ta nazwa już się będzie powtarzać. Nazwa kolegium już się będzie powtarzać. Czyli to jest inni Dominikanie też o to dbają, nie tylko ojciec Jacek. A ojciec Jacek z nimi najwyraźniej współpracuje. We wrześniu 21 roku w Warszawie odbył się kongres katolicki. Ojciec Jacek wygłaszał tam jakiś wykład. Również był niejaki ojciec Rutten, niemieckojęzyczny, na tym kongresie i również ojciec Żaczek. I właśnie z tego kongresu 4 września 21 roku ojciec Jacek pisze do generała krótki list. Wczoraj z ojcem Żaczkiem odwiedziliśmy miejsce na obrzeżach Warszawy, miejsce dla naszej fundacji. Na obrzeżach Warszawy. Pytanie, dlaczego nie idą wprost do świętego Jacka i nie próbują tam się zainstalować, skoro już jest wolna Polska. Trochę na to światło rzucają inne dokumenty,
W tymże 21 roku został do Polski wysłany taki specjalny wysłannik generała. Nie odczytaliśmy jego nazwiska tutaj w wyświetle, więc może ktoś go rozpozna. Nie udało nam się zidentyfikować. Ojciec Henryk Maria przyjeżdża do Polski i rozmawia z trzema biskupami. Biskupem Warszawy, biskupem Lublina i biskupem Poznania na temat powrotu dominikanów do Warszawy. I w grudniu pisze takie sprawozdanie generałowi. Widzimy pierwszy punkt, Warszawa. No i pisze w tym punkcie, że spotkał się z arcybiskupem Warszawy. Arcybiskup Warszawy tak pętnie przedstawiał, jakie to zakony różne niepochlebne świadectwo o Kościele dają, zwłaszcza w Galicji. No tak można między wierszami wyczytać, że arcybiskup Kakowski nie był chętny przyjmowaniu zakonów, a zwłaszcza dominikanów. W każdym razie rozmawiał z nim, z tym wysłannikiem, na temat dawnego klasztoru. Mówił długo na temat upadku zakonów. W Warszawie nadal znajduje się, jak ojciec wie, nasz kościół i stary klasztor. Odzyskać klasztor, pomimo możliwości prawnej, nie będzie korzystne dla zakonu, ponieważ po pierwsze klasztor ten jest całkowicie zrujnowany, po drugie znajdują się w nim różne stowarzyszenia dobroczynne. Czy nie byłoby możliwe zwrócić się do Rady Miasta Warszawy, wykazując nasze prawa co do klasztoru i obiecując nie robić samodzielnie żadnego kroku pod warunkiem, że miasto da nam miejsce do utworzenia nowego kościoła i klasztoru? Więc takie pomysły, żeby jednak znaleźć inne miejsce i one pochodzą gdzieś tam właśnie z innych głosów zakonu. Tu dalszy ciąg tego listu i na koniec podpis. Nie udało nam się z różnymi ojcami zidentyfikować tej postaci, no ale jest ręczne pismo i jest również rozliczenie z tej wyprawy do Polski na osobnej kartce dołączone. W tym czasie już ojciec Jacek Woroniecki jest na Kulu, i tam 10-letni okres takiego ogromnego zaangażowania no we wszystkich możliwych kierunkach. Mamy z tego czasu mniej śladów o tę troskę o powrót do Warszawy, ale jednak są. Między innymi w jego papierach znajdujemy list ojca Jacka, właśnie jego do generała, który zdaje relację, że prowincjał prowincji, przeorlwowski wtedy, ojciec Teofil Szczurecki, odbył kilka wizyt u biskupów. Był dobrze przyjęty, z wyjątkiem kilku restrykcji w Warszawie, jak mógł się spodziewać. To takie światło dla nas, że tak długo to trwa. Już jest 25 rok, już miejsce oglądali, ale nie udało się wrócić. To takie światełko. Ale ojciec Jacek też ma taką czujność. Jak się jakiś punkt wydarzy, jakieś światełko, jakaś droga otwiera, to on już próbuje w to wchodzić. I właśnie z 26 roku z grudnia mamy list do nowego generała. To był ojciec Bonaventura Garcia de Parades. Najmniej go ojciec Jacek Woroniecki znał. Dlatego ten list jest taki bardzo opisujący jedno, drugie, trzecie, wszystkie wydarzenia, czym się tutaj dominikanie w Lublinie zajmują. Ale między innymi pisze tak. Dolny akapit. W międzyczasie wyłonił się nowy projekt. Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Warszawie zaproponował mi katedrę teologii moralnej, od niedawna wakującej. Odpowiedziałem, że przyjęcie nie zależy ode mnie. No i tam pisze, że raczej to w ciągu roku będzie niemożliwe, bo nie może na Kulu takiej wyrwy zrobić. Ale opisuje sytuację powrotu dominikanów do Warszawy i na końcu tego listu pisze tak, że jeśli ojciec generał uzna za słuszne taką propozycję, to będzie to bardzo dobra okazja, żeby zażądać od kardynała arcybiskupa Warszawy jako warunku objęcia tej katedry teologii moralnej na uniwersytecie pozwolenia na klasztor. I tak pisze właśnie. Jeśli ojciec osądzi jako dobre przyjąć tę propozycję na następny rok, odważa się postawić kardynałowi jako warunek bezdyskusyjny pozwolenie założenia klasztoru naszego zakonu w Warszawie. Żeby dobrze pracować w środowisku tak trudnym jak UW, trzeba mieć podporę w regularnym życiu zakonnym. A wcześniej było tak. Osobiście wykładanie na Wydziale Teologicznym w Warszawie wcale mi się nie uśmiecha, ponieważ jest to środowisko bardzo oporne wobec nauki tomistycznej.
Nie wiem, jak jest dzisiaj. W każdym razie tak było kiedyś. Inny ślad to mamy właśnie też takie ślady, że ojciec Jacek jest cały czas w łączności z ojcami z prowincji. Chociaż był na Kulu, tylko w trójkę tam byli, nie mieli klasztoru, tylko każdy mieszkał gdzie indziej. Nie udało się odzyskać w Lublinie. To cały czas kontaktuje się z innymi ojcami. I tutaj tylko taka fotka, 27 rok, ukoronacja obrazu Matki Bożej w Podkamieniu. 27 rok, Dominikanie nie wrócili jeszcze do żadnego miasta. Największe klasztory to jest Kraków i Lwów, a poza tym Wielkie Oczy, Podkamień, Tyśmienica, Jezupol, Czortków, Żółkiew, to te największe, których dzisiaj już nie mamy. 27 rok. Więc jakby też tak czas nagli, no trzeba jakoś powrócić do właściwej działalności. I ojciec Jacek podejmuje z tego Lublina kolejne zabiegi. My się tylko pośrednio o nich dowiadujemy z późniejszej korespondencji. Między innymi w 28 roku, w czerwcu, prowincja uzyskała indult świętej kongregacji, który pozwala sprzedawać tereny do 200 tysięcy dolarów dla budowania nowego kolegium. 28 rok, w czerwcu, się prowincja postarała o indult, żeby mogli właśnie manewrować nieruchomościami i żeby było za co budować kolegium, chociaż ciągle jeszcze nie ma pozwolenia. Więc to też taki tylko właśnie tutaj ślad, że ojciec Jacek jest cały czas w tym zaangażowany. I właśnie cały czas jakoś tam działa. Mamy też końca 20 lat takie listy, które mówią o szukaniu terenu w Warszawie i o ofertach adwokatów, którzy mogą pomóc w tych wszystkich działaniach administracyjno-prawnych. Ale w 29 roku ojciec Jacek został przeniesiony do Rzymu. Jest taki nowy 4-letni etap jego działalności na Angelicum, ale w tym też czasie generał, już ojciec Gillet, angażuje go jako socjusza do wizytacji polskiej prowincji. Tych wizytacji było w ciągu 4 lat kilka i właśnie ojciec generał z pomocą ojca Jacka jako socjusza odwiedza wszystkie klasztory i odwiedza też biskupów miast, do których Dominikanie bardzo chcieliby jednak wrócić. No i właśnie wtedy podczas tej wizytacji też w naszym zgromadzeniu, w pierwszym domu naszego zgromadzenia byli, ale to właśnie jest szukanie już konkretnych planów odzyskania klasztorów. No i właśnie jako pierwsze postanowiono jednak zadbać, żeby wrócić do Warszawy, do Lublina i do Poznania. Ta fundacja w Poznaniu wydawała się taka najłatwiejsza i rzeczywiście tak gładziej została osiągnięta. Natomiast jednak Warszawę wybrano na dom studiów, na kolegium. I ta myśl taka jest bardzo mocna we wszystkich tych dokumentach, które się pojawiają. W 1933 roku, po 4 latach właśnie takiego planowania i decydowania, ojciec Jacek zostaje przeniesiony do Polski i w teczce przywozi ze sobą mianowanie na syndyka prowincji i ma już zadanie wcielić w życie ten plan, żeby zdobyć pieniądze na budowanie na nowo. Te pieniądze miały być zdobywane przez sprzedaż wielkich majątków, które posiadały klasztory na dzisiejszej Ukrainie. Chcę tutaj zaznaczyć, że nie został zlikwidowany żaden klasztor, tylko majątki, którymi ojcowie gospodarzyli. One w czasie zaborów miały swoją taką podstawę, żeby się nimi klasztor właśnie opiekował, żeby były w rękach polskich, ale już teraz 10 lat jest Polska wolna i nie ma takiego zagrożenia, więc trzeba się pozbyć ciężaru gospodarowania. Na przykład taki majątek Dawidów przynależący do Lwowa miał 250 tysięcy hektarów lasu. No to jest ogromna praca, to jest przedsiębiorstwo. Więc tego trzeba się było pozbyć. No i rzeczywiście ojciec Jacek przyjeżdża, zaczyna bardzo tak dynamicznie działać w tym kierunku i teraz już się trochę pośpieszę. Przysyła w 1934 roku w lutym ojcu generałowi taki plan. Plan dzielnicy południowej Warszawy. I tutaj są zaznaczone 3 tereny, które nam proponują, jak pisze. Ja nie wiem, czy będę miała trafić. Tak. Pierwszy, drugi i trzeci. Pierwszy jest tutaj tak
To jest trzeci. Trzeci, tak? Tu jest pierwszy przy tym forcie. Po lewej, o tak. A tu jest drugi, czyli... Tak, to my. Tak. I pisze tak. Teren drugi jest najlepszy komunikacyjnie i sytuacyjnie. Za gotówkę, jaką nam daje sprzedaż Dawidowa, około 100 tysięcy, możemy nabyć 2 hektary, rezerwując jeszcze zakup kilku działek przylegających. I tam właśnie następny list to jest relacja, że razem z ojcem prowincjałem, ojcem Jakubcem, udali się do Warszawy, pooglądali i stwierdzili, że ten drugi teren jest rzeczywiście najlepszy. 8 marca pisze ojciec Jacek relację, że została podpisana umowa. 8 marca 34. Została podpisana umowa. 3 marca widzieliśmy się z kardynałem, który okazał się zadowolony z dokonanego przez nas wyboru terenu i obiecał nam pisemne pozwolenie na założenie naszego kolegium. 5 marca ojciec wikariusz podpisał umowę, która czyni nas właścicielami terenu 3,5 hektarów na Surzewie. Rozpoczęliśmy również rozmowy z architektem Karolem Iwanickim. To jeszcze dalej. Aha, to już wcześniej było. Tutaj widać na dole to nazwisko, Charles Iwanicki. Więc to jest 5 marzec, jesteśmy już po podpisaniu umowy. I teraz uwaga, duże uderzenie. Przychodzi pismo z kurii z datą 9 marzec 34. Może nie wiem, czy jest tak dobrze widoczne, ale to jest po polsku. W odpowiedzi na pismo z dnia zawiadamiam, że nie byłoby rzeczą wskazaną, żeby na terenie Warszawy było więcej niż jeden dom zakonny tego samego zakonu, dlategoż władza archidiecezjalna będzie mogła wydać pozwolenie na założenie kolegium ojców dominikanów na Surzewie pod warunkiem, że zakon ojców dominikanów zrzeknie się swoich praw do obiektów dawniej posiadanych. Ojciec Jacek podejmuje korespondencję z generałem, narady z braćmi. Jest to bardzo trudne dla nich, bo już zakupili teren, pozwolenia nie ma, było obiecane. Ojciec Jacek wszystkie wpływy wykorzystuje, żeby przekonać kardynała, jednak nie wie o tym, że kardynał nawiązał bezpośrednią korespondencję z generałem i że generał lekką ręką oddał świętego Jacka, o czym kuria zawiadamia w liście, wpisując cały cytat z listu generała. I tak do czerwca 34 roku trwają takie przepychanki. Wreszcie w czerwcu, 8 czerwca, prowincjał pisze pismo, że zrzekają się świętego Jacka. No i dzięki temu zaczyna się tutaj budowa na Surzewie. Budowa trwa z bardzo zmiennymi takimi kolejami. Nie ma pieniędzy, dewaluacja. Takie są różne problemy personalne, trzeba tu kogoś osadzić, ktoś musi zostać w Krakowie. Bardzo może tutaj z innych referatów ten czas bardziej poznamy. W każdym razie ojciec Jacek jako syndyk nadzoruje tę budowę, no i też stara się taką ideę swoją cały czas nagłaśniać. Szuka wykładowców już po pewnym czasie, zajmuje się właśnie planami, jaki ma być styl kościoła, jak ma być zbudowany klasztor, czy bardziej praktycznie, czy bardziej właśnie tak tradycyjnie. Więc takie różne tutaj znajdujemy też dokumenty. Wreszcie w 37 roku już budowa tak się posunęła, że można było się wprowadzić i w październiku 37 roku bracia się przeprowadzili. Uroczystość inauguracji była przewidziana na niedzielę różańcową 3 października, ale nie było wszystko gotowe. Ojciec Jacek gdzieś tam pisze, że jak zwykle zabieramy się do nowej, ważnej inwestycji bez należytego przygotowania i organizacji. Ale ostatecznie poświęcenie klasztoru odbyło się 15 listopada. A 7 listopada ojciec Jacek pisze do generała, że już tutaj bracia mieszkają i że nie jest źle. Tak podsumował, tak. Bracia mieszkają, studium się zaczęło, nie jest źle, bo został przeprowadzony studenta z Lwowa. I ojciec Jacek tutaj też zamieszkał. No i te lata do wojny II światowej są takie powolny rozwój. Bracia się zastanawiają, jak roztropnie prowadzić duszpasterstwo, żeby zbytnio nie obciążyło domu studiów, ale właśnie pisze, że z miasta zbyt wiele nie proszą. No jest tam też zastanowienie, jak będzie się finansował ten dom, skoro właśnie nie podejmuje na tak wielką skalę działalności zewnętrznej.
mam taki, przepisałam go właśnie dopiero co, statut, który ojciec Jacek proponuje i w liście do generała różne takie propozycje posyła, więc może w przerwie ktoś będzie chciał na to zerknąć, mam wydrukowane. Gdy nastała wojna, druga światowa, ojciec Jacek znalazł się w Krakowie, bo miał wizytować mniszki na Gródku i tam został, bo nie można już było podróżować. Napisał, dla mnie skończyła się działalność zewnętrzna. Ale widać, że swoim takim ojcowskim okiem jeszcze spogląda w stronę Warszawy i w 1946 roku pisze takie dwa raporty nowemu generałowi ze studium, które szczęśliwie przez cały czas wojny tylko z trzema krótkimi przerwami trwało. Ale ojciec Jacek pisze tak. Poza dwiema lub trzema krótkotrwałymi przerwami mogliśmy kontynuować nauczanie bez większych trudności podczas 7 lat ciężkiej wojny. W 1946 roku, w lutym, według ojca Jacka wojna się nie skończyła. No i jeszcze z 1948 roku mamy list do ojca Teofila Szczureckiego, w którym się zastanawia, że gdzieś trzeba przenieść dom studiów, bo przecież w Krakowie potrzebne jest miejsce dla zgłaszających się nowicjuszów. Czy da się opróżnić Służew z obecnych lokatorów? Mam nadzieję, że coś na ten temat będzie, właśnie co się działo z tą fundacją po wojnie II światowej aż do jakiegoś tam momentu. Ja tu jeszcze przygotowałam takie kalendarium, zostanie pewnie w komputerze, tak? Więc jak ktoś będzie chciał, to jeszcze są materiały, które podsumowują to całe wystąpienie. Tak, mam nadzieję, że w miarę się zmieściło. Dziękuję.